Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3, więc walczymy z dwugłowym smokiem. Dobra, ale możemy... Ej, co jest? Co jest? Dobra, Igni, Axi, Art. Dawaj, Art. Ej, co jest? Dlaczego ja... Kurde, ej, coś mi się zjebało. No dobra, sporo życia straciłem. Dobrze. Dobrze, to są dwa 12 poziomy. Kurde, zaraz padnę. A to jest tylko jedną mamy szansę chyba tylko, co? Na walkę z nimi. No i już koniec, po walce. Dobra, jeszcze raz. Dobrze walczyłeś, Białowłosy. Spodobałeś się Kalowi, widzę to na jego twarzy. Teraz możemy odpocząć i pójdziemy ochraniać, co tam chcesz. Zjawimy się przed przedstawieniem, więc nie martw się. A, okej. A pieniądze zostają przy nas, prawda? No trudno, przegraliśmy na pięści teraz te 140 koron, ale trudno. Porozmawiaj z Iriną i rozpocznij przedstawienie, ale to zaraz. Najpierw udajmy się z powrotem tutaj do znaku szybkiej podróży. I spróbujmy dostać się jak najbliżej tych całych Marukurów, czy jakich tam, jakim tam było. To na rynek będzie najbliżej. Dobra. No i z rynku też blisko do tej Iryny. Tak więc dzisiaj chyba skończymy to zadanie, znaczy w tym odcinku. No, a i troszeczkę tutaj zawiało stratą FPS-ów, ale dobra. Ale dobra, damy radę. No właśnie, no i byliśmy tutaj w tym kierunku. Aha, i tutaj niedaleko jest mieszkanie Triss. Dawaj, wyciągaj miecz. Broń stalowa. Pięknie, dwóch naraz. Dobra, padacie wszyscy. Jak muchy. No i właśnie, i tutaj zatrzymaliśmy się dla Triss. A teraz artystów musimy przekonać do współpracy. Ładna melodia, tylko strasznie smutna. W takim razie oddaję mój nastrój. Czego tu szukasz? No, chcę was wynająć. Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz, daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Przepraszam, myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić, o ile zgodzicie się nagłośnić nową sztukę Madame Irinie. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie, przyczepiła się do nas banda grubego. Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili Nisi. Powiedzieli, że przydną jej szpiczaste uszy. Nie pozwalają nam występować. Przyganiają gabiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez przerwy czatują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. No dobrze. A pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby Gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale... To nie będzie łatwe. Z nimi nie sposób się dogadać. Dogadam się mieczem. Są inne metody. No właśnie. Dobra, pozbądź się zbiorów stojących przed domem kuglarzy. Aha, czyli tutaj, niedaleko. No dobra. No, co wy tutaj chcecie? Dawaj. Ja nic nie mówiłem. Nie dość, że heretyk, to jeszcze uga. Aha, to muszę z nimi pogadać najpierw, dobra. To wy jesteście... Ej, Gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się, czy on ma kocie oczy. Ano ma. Widać mu matkę, koty na dachu dupczyli. Czego szukasz w mieście wiecznego ognia, brudasie? Zostawcie maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemelfarta? Co go od kurwiarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego znicza.
Niech no tylko zejdą, poety niedojebane. W dupy im te flety powsadzam, brzmi. Wtedy co piardną, to nową melodyjkę zagrają. Zostawcie maskonury w spokoju. Tak, zostawimy w spokoju. Co to kurwa? Czarna magia. Zajebać czarownika. I punkty darmowe, doświadczenia. Nie, zostawcie go mnie! Dobrze. Co jest? Aha, już nie chcą dalej walczyć. Bo zabiliśmy kogoś. Dobra. Ale im dałeś popalić. Ach, to było piękne. Raz, dwa, przez plecy. I w łeb. A jak? Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bez przesady. Nie ma za co. Ależ jest. I dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będziemy zachwalać sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Aha, to lecisz. Za to chcecie? Nic. Ty pomogłeś nam, bo teraz my pomożemy tobie. Zobaczysz, spędzimy do teatru pół miasta. Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Do zobaczenia. No i pięknie, dobra, dzięki. Słucham? Dzięki, goście, a teraz porozmawiajmy z Iriną, 170 metrów stąd. Myślisz, że to ty tyle? Tak więc ja jeszcze chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Rozpocznij przedstawienie. Oj, co tu się dzieje? Geralt z Rivii, wiedźmin zwany Białym Wilkiem. Jesteś oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Mamy rozkaz zabrać cię na przesłuchanie, ale wpierw oddaj broń. Co o czym wy gadacie w ogóle, kurwa? Po moim trupie. Walczymy z nimi. A mówiłem ci, nie nabierze się. No trudno. I tak się go ubije, tylko wyzwanie będzie większe. Pamiętasz kaznodzieję, który prawił o czarodziejkach i wiedźminach, którego żeś przed wiernymi upokorzył? Mamy ci w jego imieniu udzielić sakramentu. Ostatniego namaszczenia. O kurde. To frajerzy, ale 10 poziomy to kogo on na mnie wysyła tutaj w ogóle? O kurde. Dawaj go. W ogóle się nie broni. Dobrze, kolega, nie zdążyłeś. Teraz czeka cię to samo, czyli tylko śmierć. Pada, już końcowa życia, no, ostateczny cios, bez ręki. No i dobra, 25 punktów doświadczenia. Aha, ale przecież my tutaj chyba cały czas mamy przecież punkt do wydania? Nie, już wydaliśmy, dobra. Okej. Dobra, ile to jeszcze? A. Kto chce wiedzieć więcej? Gnano Milevera! Pięknie. Czyli tutaj oni się zebrali i tutaj nawołują, dobra, okej. No ja mam nadzieję, że będzie fajnie. Dobra, idziemy. Mam już bilet, nie? No normalnie mnie tutaj już wpuszczają, już mnie znają. Ale co, tędy? Chyba tędy. No dobra, siemanko Iryna, udało się wszystko ogarnąć. Jestem. Udało mi się nająć ochroniarzy. Świetnie. Jedna rzecz załatwiona. Omówmy tekst sztuki. To jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. Kto zagra wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. No chodzi o ciebie. Żaden ze mnie aktor. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale z ekspresją słabo. To się świetnie składa, bo będziesz grał wiedźmina, a nie księżniczkę.
No i spoko. Właśnie tak miałem, tak sobie musisz myślałem, że kurde. Musisz pojawić się na scenie, żeby Dudu cię zobaczył. Po to przecież wystawiamy tę sztukę. No dobra. Racja. Jakoś na początku nie pomyślałem, że do tego dojdzie. Nic ci nie będzie. Masz tylko wyjść na scenę z wielkim mieczem, porobić groźne miny i wygłosić kilka kwestii głosem jak spod jaj. Chyba dasz radę. Jak spod laski? Nie ma problemu. Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna, ale ja mam jednak większe doświadczenie sceniczne. Niech zagra Priscilla. Nie obraź się, ale większość ludzi... Zwraca większą uwagę na wygląd niż na umiejętności. Rozumiem. Dam jej znać. Na pewno świetnie się spisze. Ty już stara jesteś. Ty możesz księcia zagrać. Do kogo widzisz grę księcia Dopplera? Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Jest w naszej trupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej nie porwie. Jaka jest druga opcja? Maxime Bollier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwy, ani czy w ogóle przyjdzie. No, to w sumie ten drugi może być dobry. Jak to ma być komedia, to niech może nawet przyjść najebany na to. Zaryzykujmy i dajmy tę rolę Maksymowi. Ostatnio miał dobry okres, więc może nas nie zawiedzie. Obsadę mamy ustaloną. Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Dawaj. Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości. Więc możemy zaczynać choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. Czyli co? Już przedstawienie będzie, tak? Zaczynamy. O, Zoltan. Co ty robisz? Słyszałem od Priscilli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy. Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. Dzięki. Wieczór. Panie i panowie! Cni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem Ocalenie Dopplera! Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. W księcia wcieli się ulubieniec publiczności Maxime Bollier. Zero wiwatów. Ujrzycie zaś prześliczną, przeuroczą trubadurkę o słowiczym głosie Priscillę. Jest, są wiwaty, dobra. Pięknie, tylko że my nie mamy czasu chyba na całą sztukę, co? Akt pierwszy. O kurwa. No dobra, mamy minutę. Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. No i wchodzi Geralt. A ja winka łyknę, tak, dla kurażu. A bo to komedia jest, no tak. Wiedźminie! Wzywam cię w arcydelikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Dobra, w tym momencie kończymy odcinek i zaczniemy zaraz następny, a ja tutaj nie wiem.